Rozwiąż równanie kwadratowe, które ma gdzieniegdzie jako współczynnik pierwiastek. Więc tak, zaczniemy od pierwszego przykładu. X kwadrat plus pierwiastek z 2x minus 4 równa się 0. Tutaj nasz ściągę, bo uważam, że dobrze się z tym opatrzeć. Tu już wypisałam współczynniki, teraz liczymy deltę. Pierwiastek z 2 do kwadratu minus 4 razy minus razy 1 i razy minus 4. To się równa 2 plus 16, czyli 18. Pierwiastek z delty to się równa pierwiastek z 18, czyli pierwiastek z 9 razy 2, a to będzie pierwiastek z 9 razy pierwiastek, razy pierwiastek z 2, czyli 3 pierwiastki z 2. Jeśli ten krok dla Ciebie jest zbyt trudny i nie wiesz, co tu miało miejsce i czujesz się zagubiona lub zagubiony, trzeba powtórzyć pierwiastki. Podlinkuję filmy związane z pierwiastkami i postaram się, żeby na karcie tam na górze wyleciały, pojawiły się, dobra? Tylko sobie muszę zapisać, że to mówię w minucie 20. Minuta 20, dobra. No i lecimy dalej. Czyli muszę wyliczyć mój x1, czyli minus b minus pierwiastek z delty przez 2a i x2 równa się minus b plus pierwiastek z delty przez 2. To się równa. Minus b, czyli minus pierwiastek z 2 minus 3 pierwiastki z 2 przez 2 razy 1. Minus pierwiastek z 2 minus 3 pierwiastki z 2. Czyli masz pożyczonego jednego kwiatka i wzięłaś lub wziąłeś jeszcze 3 kwiatki, to wisisz komuś 4 kwiatki przez 2. 1, 2. Czyli mamy minus 2 pierwiastki z 2. Teraz tu minus pierwiastek delty plus 3 pierwiastki z 2 przez 2 razy 1. To się równa. Masz 3 kwiatki, oddajesz 1, zostają Ci 2 kwiatuszki przez 2. Dwójki nam się skróciły i zostało nam pierwiastek z 2. Czyli to są nasze dwa rozwiązania. Tu jest jedno i tutaj jest drugie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania do tego przykładu, to daj znać. Lecimy dalej. Kolejny przykład. Numer 2, czyli minus 2 pierwiastki z 3 plus 9x równa się 3 pierwiastki z 3. Żeby móc rozwiązać równanie kwadratowe, musimy to przerzucić na tą stronę, czyli jest minus. Oj, jak tu pięknie zjadłam x kwadrat. Ale pyszny on był. To przerzucam tu, czyli minus 3 pierwiastki z 3 równa się 0. Delta. I wypiszę najpierw współczynniki. A równa się 2 pierwiastki z 3, B równa się 9, C równa się minus 3 pierwiastki z 3. Delta. B kwadrat minus 4AC równa się 9 do kwadratu minus 4 razy A razy C. To się równa. 9 do kwadratu to jest 81. I teraz tak, minus z minusem. Jeszcze jednym minusem, którego zjadłam. Minus z minusem daje plus, ale z kolejnym minusem daje minus. I tak, 4 razy 2 jest 8, ok? I co nam zostaje razy? Ta trójka. I teraz mam tak, pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest pierwiastek z 9, czyli 3. I razy 3 to się równa 81 minus 8 razy 9, czyli 81 minus 72. Czyli nam zostało 9. Więc pierwiastek z delty to się równa pierwiastek z 9, czyli 3. Czy masz do tego momentu pytania? To pisz. Niczego nie bój się pytać. Każde pytanie bardzo mega traktuję poważnie i uwielbiam je. To taki mój mały świr. Minus b minus pierwiastek z delty przez 2 razy a, czyli minus 9 minus 3 przez 2 razy minus 2 pierwiastek z 3, to się równa minus
12 przez minus 4 pierwiastki z 3 usuwamy niewymierność. Czyli mamy minus 12 pierwiastków z 3 przez minus 4 razy 3. To nam się poskracało i został nam pierwiastek z 3. X2 to się równa. Minus b plus pierwiastek z delty przez 2 razy a to się równa. Minus 9 plus 3 przez 2 razy minus 2 pierwiastek z 3 to się równa. Na górze mamy minus 6 przez minus 4 pierwiastki z 3. Mnożymy razy pierwiastek z 3, pierwiastek z 3. To się równa. I tak, mamy minus 6 przez minus 4 razy 3, 1, 2, 1, 2 i tu był pierwiastek z 3. Czyli jest pierwiastek z 3 przez 2. I to są takie nasze dwa wyniki do tego naszego równania. I co tu może być kłopotliwe? Kłopotliwe może być wyliczenie tych pierwiastków. Więc tak, trzeba, jeśli jest równanie kwadratowe, to oprócz tego, żeby kojarzyć wzór na deltę, na x1, x2, trzeba też dobrze liczyć. Czyli nie bać się pierwiastków, wiedzieć jak się usuwa niewymierności. Jeśli potrafisz liczyć równania, ale dla ciebie jest problemem właśnie to, gdy pojawi się pierwiastek albo gdy pojawi się ułamek, to znaczy nie, że ty nie potrafisz liczyć równań kwadratowych, ty to potrafisz, ale masz po prostu problem i na przykład może się boisz albo jakiegoś tego typu sprawy, albo nie czujesz się pewnie z tematem związanym z pierwiastkami i nieusuwaniem wymierności, to po prostu trzeba to powtórzyć. Trzeba te zadania zrobić, przeliczyć i tyle. No i dlatego ten kanał się nazywa po prostu licz, bo trzeba po prostu to przeliczyć, wyliczyć i to się wchodzi, to naprawdę wchodzi, to nie jest jakieś czegoś, gdzie się nie da nauczyć, no tylko trochę trzeba chcieć. Dobra, no to koniec z gadaniem na dziś. Zapraszam Ciebie na kolejną część. Chyba będziemy już szli do niewymierności kwadratowych. Ciao!